Księga wyjścia rozdział 10. Pan rzekł do Mojżesza, idź do Faraona, ja sprawiłem, że on i jego słudzy zacieli się w uporze, abym dokonał wśród nich moich znaków. A ty, żebyś mógł opowiadać swoim synom i wnukom o tym, jak postąpiłem wobec Egipcjan i jakich znaków dokonałem wśród nich. Dzięki temu poznacie, że ja jestem Panem. A Aaron i Mojżesz poszli do faraona i powiedzieli mu, tak mówi pan Bóg hebrajczyków: Jak długo jeszcze będziesz się pysznił przede mną? Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeżeli będziesz sprzeciwiał się wyjściu mojego ludu, jutro sprawię, że szarańcza wtargnie w twoje granice. Pokryje całą ziemię, tak że nie będziesz mógł dostrzec jej powierzchni. Strawi resztki, które ocalały wam z gradobicia. Zniszczy wszystkie drzewa, które zaczynają wyrastać na polach. Zaroi się od niej w twoich pałacach, w mieszkaniach twoich dworzan i w domach wszystkich Egipcjan. Czegoś podobnego nie widzieli najdalsi twoi przodkowie od dnia, w którym zamieszkali na tej ziemi, aż do dziś. Następnie Mojżesz odwrócił się i odszedł od faraona. Wtedy dworzanie faraona powiedzieli do niego: Jak długo jeszcze ten człowiek będzie działał na naszą zgubę wypuść tych ludzi, niech sobie służą panu ich Bogu. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że Egipt ginie? Wezwano więc ponownie Mojżesza i Aarona do faraona, a on rzekł do nich: Idźcie, służcie panu waszemu Bogu, którzy to mają wyruszyć. Mojżesz odpowiedział: Pójdziemy razem z dziećmi i starcami, zabierzemy naszych synów i córki, trzody owiec i bydła, gdyż będziemy obchodzić święto Pana. Faraon odrzekł: Tak życzę wam opieki ze strony Pana jak pozwalam wam zabrać ze sobą dzieci. Widać, jak na dłoni, że knujecie zdradę. Dlatego się nie zgadzam. Niech pójdą sami mężczyźni i niech służą Panu, o to przecież prosiliście. Po czym Faraon ich przepędził. Pan rzekł więc do Mojżesza, wznieś rękę nad krainą Egiptu, aby szarańcza spadła na ziemię egipską. Niech pożre wszelką roślinność i wszystko to, co ocalało z gradobicia. Mojżesz wyciągnął swoją laskę nad Egiptem, a pan skierował wschodni wiatr na tę krainę. Wiało cały dzień i całą noc, a nad ranem wschodni wiatr przyniósł szarańcze. Szarańcza obsiadła całą egipską ziemię, zagnieździła się we wszystkich zakątkach kraju. Nigdy przedtem nie było tak dotkliwej plagi szarańczy i w przyszłości nie będzie podobnej. Szarańcza pokryła całą powierzchnię ziemi ciemną powłoką strawiła wszelką roślinność i wszystkie owoce drzew, których nie dosięgło gradobicie. Nie pozostało nic zielonego na drzewach i na polach na całym obszarze Egiptu. Faraon czym prędzej wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: "Zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu i przeciwko wam. Wybaczcie mi jednak i teraz mój grzech. Pomódlcie się do Pana waszego Boga, aby tylko oddalił to śmiertelne zagrożenie." Mojżesz wyszedł od faraona i modlił się do pana. Pan odwrócił więc kierunek wiatru. Potężny wicher zachodni porwał szarańcze i rzucił ją do Morza Czerwonego. Na całym obszarze Egiptu nie pozostało ani śladu poszarańczy. Pan jednak sprawił, że faraon trwał w uporze i nie wypuścił Izraelitów. Pan rzekł do Mojżesza. Wznieś rękę ku niebu, a taka ciemność ogarnie ziemię egipską, że można będzie jej dotknąć. Mojżesz zniósł rękę ku niebu, a gęsta ciemność opanowała całą krainę Egiptu na trzy dni. Ludzie nie widzieli siebie nawzajem, co więcej nikt nie był w stanie przez trzy dni podnieść się ze swojego miejsca. Tymczasem w domach Izraelitów było widno. Faraon wezwał Mojżesza i powiedział: Idźcie, słuszcie Panu. Jedynie trzody owiec i bydła niech zostaną, dzieci zaś możecie zabrać ze sobą. Mojżesz odparł: Ty dasz nam bydło na ofiary i całopalenia, które mamy złożyć panu naszemu Bogu, a także nasze trzody, co do jednej sztuki, wyruszą z nami. Z nich bowiem mamy składać ofiary, aby służyć panu naszemu Bogu. Nie wiemy zaś jak mamy służyć panu, dopóki nie przybędziemy na miejsce. Pan sprawił, że faraon trwał w uporze i nie zgodził się na ich wyjście. Faraon rzekł do Mojżesza: Precz z moich oczu, żebyś nie odważył się więcej stanąć przede mną. W dniu, w którym to zrobisz, zginiesz. Mojżesz odparł: Niech będzie, jak powiedziałeś: Nie stawię się więcej przed tobą. Moi drodzy, yy... Mamy tutaj w tym rozdziale bardzo ważny taki wątek, który pokazuje tak naprawdę na pewien rdzeń, pewne sedno tego, co się dzieje z Faraonem. Zobaczcie, że na początku rozdziału to było bardzo jasno nazwane, nie? że Faraon zacina się w swojej pysze. Pycha oznacza, że Faraon jakby nie chce przyjąć, że ktoś inny poza nim może mieć rację. I zobaczcie, ta pycha się coraz szerzej jakby rozszerza, nie? Nie dotyczy tylko Pana Boga. Też jego ludzie mówią mu jakby, kiedy wreszcie skończysz z tym? Mówi, zobacz, Egipt ginie, ale on też nikogo nie słucha spośród ludzi. To nie jest tylko tak, że Faraon nie słucha swoich wrogów, tak to nazwijmy, nie? Czyli Izraelitów, czyli kogoś, kto jest mu przeciwny. On też swoich nie słucha. On po prostu sam dla siebie jest Bogiem. Zobaczcie, to się wszystko kończy tym, że on zupełnie się już odgradza od wysłannika Boga, nie od Mojżesza, jakby już więcej go nie zobaczy, jak mówi Mojżesz, niech się tak stanie, jak powiedziałeś, nie stawię się przed tobą, czyli on, to jest taki obraz czeka, który tak się zasklepia w swojej pysze, w swoim przekonaniu, że tylko on jest mądry, że już z nikim nie ma kontaktu, i to dosłownie, z nikim. Tylko on się liczy, tylko jego słowa, tylko jego myśli, tylko jego pomysły i tak dalej. Moi docy, to tutaj właśnie jakby jest sedno tego, co się dzieje w odchodzeniu od Boga, i to jest, tu jest też sedno tego, co się dzieje ze światem. Kochani, pamiętajcie, że Apokalipsa, kiedy opowiada o końcu świata i o tym, co się najgorszego wydarzy na końcu świata, nie? to mówi o tym bardzo prosto. Mówi, że koniec tego świata, w sensie jego totalna zagłada, polega na tym, że człowiek sam siebie posadzi na tronie, że zajmie miejsce Boga. Czyli uczłowieczenie, w sensie, przepraszam, ubóstwienie człowieka, tylko nie w tym dobrym sensie, tak jak Pan Bóg chce nas ubóstwić, tylko że my sami siebie ubóstwimy, czyli postawimy siebie na, na, na tronie i będziemy tylko siebie słuchać, a nie Boga, to jest właśnie znak upadku ludzkości. I kochani, to się niestety dzieje bardzo często. I nie chodzi mi tutaj tylko o różne prądy w świecie i tak dalej, które rzeczywiście stawiają człowieka i jego poczucie jego szczęście, jego, nie wiem, przekonanie o tym, co jest dobre, a co złe za najważniejsze. To się kochani, też dzieje w naszym życiu, nie? Gdzie wiemy, że Pan Bóg ma dla nas jakieś propozycje albo mówi, że coś jest dobre albo złe, a my mówimy nie. Koni, w tym się można tak uprzeć i tak zaprzeć, że w końcu się zamkniemy na jakiegokolwiek wysłannika od Boga. Zbadaj swoje serce, czy nie ma w Tobie takiego faraona.